Jesteśmy po spotkaniu w Lubinie, gdzie miejscowe Zagłębie Lubin przegrywa z Radomiakiem Radom 0-1. Mecz naprawdę, który nie opiewał w dużo sytuacji spektakularnych, bramkowych, natomiast spotkanie było dość wyrównane i jak to powiedział kapitan gospodarzy Zagłębia Kopacz, remis byłby w tym meczu wynikiem sprawiedliwym. Wydaje mi się, że Zagłębie przede wszystkim samo trochę jest sobie winne, to znaczy akcje, które konstruowali, były zbyt wolne, piłka przesuwała się zbyt pomału i piłkarze Radomiaka byli dobrze ustawieni i nie byli w stanie piłkarzy Zagłębia zaskoczyć swoich rywali. Kilkukrotnie pokazywała się jedna akcja, to znaczy daleki przerzut nawet ze strony Jarosława Jacha, który piłkę potrafi świetnie rozprowadzać, czy Łukasz Łakomy, który dogrywał jakby przedłużając na drugą stronę pola karnego, było zgranie w pole karne, natomiast zawsze brakowało wykończenia. Piłkarze z Radomia byli świetnie ustawieni, te przestrzenie były malutkie i tak naprawdę nie dopuszczali rywali do jakichś groźnych sytuacji. Najgroźniej było na początku po strzale Filipa Starzyńskiego w poprzeczkę, a później kilkukrotnie widzieliśmy próby, strzały z dystansu, które bramkę Majchrowicza omijały szerokim łukiem. Radomiak owszem zdobył bramkę z jednej tak naprawdę groźnej sytuacji, to sytuacji niepozornej, bo wrzut z autu, czyli najbardziej niedoceniana forma z tego fragmentu gry, Abramowicz wyrzuca piłkę. Absolutny brak zainteresowania piłką po stronie Zagłębia Lubin, bierne właściwie przyglądanie się jak ta opada, trafia, czy właściwie nabiega na nią Rafael Rossi, który posyła piłkę do siatki, kwadrans do końca i duży napór Zagłębia, napór oczywiście w teorii, bo tak naprawdę tylko biegali z piłką dookoła pola karnego Radomiaka, bez impulsu, bez dogrania takiego konkretnego, które sprawiłoby rzeczywiście jakieś zamieszanie. Mam wrażenie, że dużo było asekuracji i brak jakichś konkretnych wypracowanych schematów, które tutaj dałyby jakieś wymierne korzyści. Szkoda mi Zagłębia, bo walczyło całe spotkanie, natomiast Radomiak, który imponuje swoją serią, bo jest to trzecie zwycięstwo z rzędu, naprawdę coś niesamowitego. Po zwycięstwie w Białymstoku nad Jagą, później wysokie, obnażające słabości rywala zwycięstwo z Lechią Gdańsk 4-1, przychodzi kolejne ważne 3 punkty w wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin. W tej chwili jest to trzecia pozycja po tym spotkaniu, podopieczni Lewandowskiego właśnie plasują się na podium, natomiast Zagłębie Lubin to jest 8 lokata po tej porażce. Wydaje mi się, że drużyna, która grała dobrze, natomiast brakowało jej po prostu zaskoczenia, impulsu, czegoś ekstra, co mogłaby zrobić pod bramką właśnie Majchrowicza. Mecz średnio atrakcyjny, z właściwie jedną taką dogodną sytuacją, która zamieniła się na bramkę Rossiego, natomiast na pewno uradowany Radomiak wraca do siebie po odfajkowanym meczu. Na Zagłębie musi dalej ciężko pracować, by to z tego z ósmej pozycji szybko wyjść i piąć się w górę tabeli. Dzięki, kanał 365 dni o piłce, zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania i do oglądania innych moich materiałów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.